Chciałam podzielić się świadectwem, a raczej antyświadectwem. Kilka dni temu, jak wracałam z pracy, widziałam, że po jednej stronie siedzi mężczyzna w centrum na chodniku, jest rozłożony. Tylko nie byłam pewna, czy on będzie śpiewał, czy coś tam robił. I tak się zastanawiałam, myśli takie miałam, czy zjechać gdzieś na parking, podejść do niego, porozmawiać. Ale niestety nic nie słyszałam, co zrobić. Pojechałam do domu, jak to. Bo było coś tam, no, było do zrobienia. Nie pamiętam teraz w tej chwili, co dokładnie. I dzisiaj pojechałam do miasta, bo miałam kilka rzeczy do załatwienia. I poszłam do sklepu z myślą taką, że kupię sobie sandały. Oglądałam je kilkakrotnie, ale nie byłam przekonana, czy je kupić. Stwierdziłam, że raczej nie. I wychodząc ze sklepu, zobaczyłam właśnie, że ten mężczyzna siedzi na wózku inwalidzkim i przechodząc taki na równi, on się przywitał i to pierwszy. Ja też się przywitałam, ale przeszłam. I przeszłam kilka kroków i w pewnym momencie wiedziałam, że mam zawrócić do niego. Wzięłam telefon, zobaczyłam, ile mam w środku pieniędzy. W tej przygródce wzięłam je do ręki. Wróciłam się do niego, przywitałam się jeszcze raz. I moim oczom została ukazana jego ręka, jego ręce, i wzięłam te pieniążki, nie kładłam już do pudełeczka ani nic, tylko do jego ręki, wiecie, i włożyłam mu tak do ręki. Nie mam nie mam takiej wolności, że mogę podchodzić do ludzi, którzy są chorzy, czy sparaliżowani, czy bezdomni. Jakiś taki, coś tam jeszcze we mnie, no, nie do końca tutaj jest, że nie jest pachnący, czy czysto ubrany. I powiem wam, że podeszłam, zapytałam, porozmawiałam z nim, zapytałam, co się stało, pobłogosławiłam go. On pytał się, bo jest muzykiem, pytał się, czy nie chce płyty. Ja mówię, że nie, że nie słucham muzyki. No i tak nie mogłam nic więcej zacząć mówić, bo przyszło takie złamanie, ale naprawdę potężne. On był tak wdzięczny. Tylko jeszcze raz pobłogosławiłam. Powiem wam, że te słowa tak do niego docierały. I już odchodząc, bo niewiele miałam czasu, odchodząc, on się mnie zapytał, czy go nie przytulę. Pierwsza myśl jaka, tak spojrzałam się i powiem wam, że nie bardzo chciałam. Ale właśnie tu. To Duch Boży zadziałał, to przyszło takie złamanie. Przytuliłam się do niego, taka ogromna miłość od Pana przyszła. Duch Boży dawał przekonanie, jak Pan bardzo kocha każdego człowieka. Normalnie serce mało. Słów brakuje, aby to po prostu przekazać. Ale i zarazem zdałam sobie sprawę z tego, jak niewiele, naprawdę niewiele we mnie jest
tego, co mieli apostołowie, co mieli pierwsi uczniowie, bo od razu przyszło to, jak Piotr i Jan, wchodząc do świątyni, spotkali paralityka i oni powiedzieli, że nie mają ani srebra, ani złota, ale co mają, to dają i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wstań. I powiem Wam, że teraz jak siedzę, to przychodzi mi na myśl właśnie tą wizję, którą Duch Boży pokazał, jak stoję w podziemiach i woda płynie, czysta woda do kostek. I wtedy jakby Duch Boży dał słowa takie, że Pan chce, żeby być całkowicie zanurzonym w Duchu Bożym. I tak właśnie zdałam sobie sprawę tu poprzez tego człowieka, jak wiele, wiele brakuje mi tego uniżenia, ale i wiary w to, żeby na słowo wypowiedziane w mocy i w autorytecie, żeby działo się cuda. I to nie dlatego, że ja coś tam, ale dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest Panem, Królem i On zmartwychwstał i pokonał każdą jedną zwierzchność. Każdy jeden zły duch musi uciekać i się muszą dziać cuda, bo tak Pan powiedział. Tak dzielę się z Wami tym świadectwem, a zarazem i kolejnym świadectwem ze złamania i leczenia mnie i tego, jak Pan jest cudowny i dobry, jak leczy, jak uzdrawia, jak chce, żeby Jego miłość i prawda były przekazywane dalej. Pamiętam, jak już odeszłam od tego człowieka, nawet się nie mogłam odwrócić. I chciałam jeszcze coś tam powiedzieć, ale nie chciałam sama od siebie, żeby gadać, bo wystarczająco już się nagadałam po swojemu. Chciałam, żeby to Duch Boży mówił. Pytałam i słuchałam Ducha, co Duch mówi, i usłyszałam, że kto inny będzie mu głosił Ewangelię. Później szłam i takie, jak tylko odeszłam od niego, to przyszło takie wielkie złamanie. Zaczęłam płakać, aż się zanosiłam. I dwóch mężczyzn stało niedaleko od tego i oni tak patrzyli na mnie. Ale powiem wam, że jakoś za bardzo się nie przejęłam tym. Tylko szłam i modliłam się, żeby Pan dał mu pomoc, żeby mnie używał tak, abym mogła nieść światło, to, które Pan Jezus Chrystus włożył w nas. Później jeszcze modliłam się językami za tego człowieka, ale pojawiły się inne słowa i chwała Panu Jezusowi za wszystko. On jest naprawdę cudowny i dobry. I nie marnujmy, kochani, żadnej chwili, tylko poddawajmy się Panu, aby w każdej jednej chwili naszego życia być gotowym, aby zanieść to świadectwo i żeby nie robić tak jak ja ze swojego ciała cokolwiek, ani nie wyrzucać sobie, tylko prosić, aby Duch Boży wstąpił i żeby nie chodzić po kostki, ale być zanurzonym w Duchu Bożym, bo Pan czeka i chce przez nas działać. Błogosławię Was, kochani, w potężnym imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.